Jesteśmy właśnie na miejscu przed opuszczonym pałacem satanistów. Oczekujemy, jest prawie 12 i musimy powiedzieć, że z minuty na minutę coraz bardziej obawiamy się nie tego, co tam zastaniemy, tylko tego, co się tutaj dzieje wokół, czyli ludzi. Zauważyliśmy przed chwilą jedną grupę trzech chłopaków, która zatrzymała się obok. Wyszli z samochodu i obserwowali obiekt. A zaraz potem przyjechał drugi samochód z kolejnymi trzema chłopakami. I zaczęło się tutaj robić gorąco. Zastanawiamy się, czy ktoś sobie tutaj po prostu nie szykuje jakiejś rozruby. No cóż, zobaczymy. Czekamy do 12 i wchodzimy. Znajdujemy się w opuszczonym pałacu satanistów, w którym rzekomo odprawiano rytuały okultystyczne. Niegdyś budynek ten był szpitalem dla miejscowych pracowników kolei, którzy tutaj przychodzili, leczyli się i odchodzili. W późniejszym okresie znowu je rewitalizowano, rozbudowywano. Później znowu była tutaj szkoła, ale w latach 90. miejsce totalnie opustoszało i do tej pory nic się tutaj nie dzieje. Niedawno natknięto się na ślady mszy, czarnych mszy i odprawiania rytuałów okultystycznych, co będziemy mogli za chwilę zaobserwować. Jesteśmy w środku pałacu satanistów. Napis, który krąży po sieci: Et magistratus dei ducatus et sanctum, oznacza magistrat księstwa i ducha świętego. Tak to jest tłumaczone. Widzimy narysowany pentagram. Ja mówię trochę szeptem, bo aura tego miejsca troszeczkę do tego zmusza i naprawdę jest tak, że chce się mówić szeptem. Podpis na dole Red Rose oznacza czerwoną różę, którą widzieliśmy na dole, którą pokazaliśmy wam na tym materiale, która jest tutaj pozostawiona nie bez przyczyny. Ona oznacza też kolor czerwony, czyli kolor krwi związany z obrzędami satanistycznymi, które się tutaj odbywały. Przejdziemy na górę i wszystko zobaczycie. Miejsce to ma niesamowitą aurę od samego początku wejścia do tego pałacu. Czuje się taki element obserwowania, jakby ktoś faktycznie tutaj był, jakby za chwilę miało tu wyjść czterech albo pięciu panów w czarnych kapturach i uprawić swoje czarne msze w ramach okultystycznych rytuałów.
Dobra, tutaj jeszcze postawię. Dotarliśmy na górę, na samą górę, do miejsca, które jest nazwane tronem szatana. Tutaj jeszcze była taka podstawka z desek, która miała imitować tron. Na ziemi można zobaczyć znicze i podopalane świeczki. W pewnym momencie Michał na poddaszu uruchomił detektor K2. Uruchomiłem detektor pola elektromagnetycznego, który w pewnym momencie pokazał pewne wahanie natężenia tego pola. Działo się to wszystko w miejscu, w którym rzekomo stworzono tron dla szatana. Nam jednak nie udało się tego wszystkiego zarejestrować na kamerze. Ma się dopiero załącza. Przed chwilą wibrował nam strasznie detektor. Zastanawiamy się, czy to jest spowodowane tym miejscem. Za chwilę przejdziemy jeszcze do pomieszczenia obok, gdzie na podłodze narysowany jest pentagram. Pokaż do kamery. Detektor nam tutaj zaczyna wyłapywać fale elektromagnetyczne. Okay. Dobra, przejdźmy może do tego pokoju. Zróbmy pierwsze badanie. Kain Reus Pater, co oznacza Kain Bóg Ojciec. Na środku przeróżnie pozostawiamy, czy nie jesteśmy pewni, czy jest to efekt pracy już osób, które przyszły tutaj później. Które chciały sobie jako element przystroju do filmu zaprezentować taką odsłonę, a nie inną. Bo wcześniej mogło to wyglądać troszkę inaczej. Tutaj jakby imitacja krzyża i cztery strony świata narysowane pentagramy. Co ciekawe, dwa poprawne w obrzędzie okultystycznym, a dwa odwrócone, czyli oznaczające pentagram przyjazny. Kain Deus Pater. A jak detektor? Detektor na razie stabilnie. Zamigaj, jeżeli jesteś tutaj, tak jak wcześniej. Drgnij lampkami. Daj znak o swojej obecności poprzez to urządzenie.
włączyła płytę w portalu. Przeprowadzimy teraz badanie siatką laserową. Być może coś uda się zarejestrować. Być może jakiś delikatny cień, który pokaże się na obrazie siatki. Chwilę to potrwa. Zacznijmy. Skoro dałeś już o sobie jakiś znak migając lampkami, to spróbuj ukazać się na siatce laserowej. Przemknij przed obiektywem. Będąc w pomieszczeniu, w którym narysowany był pentagram na ziemi, kamera zdołała zarejestrować dziwny dźwięk, jakiś odgłos, którego my wcześniej nie byliśmy w stanie usłyszeć, a który wyszedł dopiero podczas montowanego materiału. Podczas naszego pierwszego badania przy użyciu siatki laserowej w pomieszczeniu z pentagramem po jednym zadanym przez Piotrka pytaniach wychwyciliśmy ruch kamery, czego nie udało nam się wychwycić za pomocą naszych zmysłów. Dopiero zauważyliśmy to przy montowaniu materiału. Jeżeli coś tu się ukazało, coś tu pozostało po ostatnim razie, po tym, co się tutaj wydarzyło, niech da znać. Zamigaj detektorem albo pokaż się na siatce. Po zjawiskach, które udało nam się zarejestrować w pomieszczeniu z pentagramem, postanowiliśmy zmienić otoczenie i przejść do pomieszczenia obok, pozostawiając w pomieszczeniu z pentagramem kamerę na podczerwień i oto co udało jej się zarejestrować.
Jeżeli istotnie coś tutaj z nami jest, to niech się pokaże. Chcielibyśmy zobaczyć twój cień. Nie jesteśmy w stanie do końca określić, co było wynikiem powstania drgań latarki, którą pozostawiliśmy z kamerą na podczerwień. Jednego jesteśmy pewni, że wszystkie baterie były wymienione i nikt nie manipulował w tym czasie latarką, ponieważ obaj byliśmy w pomieszczeniu obok. W miejscu rzekomego tronu zrobimy jeszcze jeden eksperyment z latarką na ultrafiolet. Zobaczymy, czy uda się coś wyłapać.
Zadajmy sobie teraz pytanie. Czy zjawisko zarejestrowane na naszym materiale w opuszczonym pałacu satanistów w Pruszkowie, w pałacu, w którym odbywały się czarne msze, były efektem tego, co zostało tam przywołane? Interpretację pozostawiamy wam. Trzymajcie się i do następnego odcinka.